Witam serdecznie. Dzisiaj zmienimy trochę repertuar, proszę Państwa. 14:48 powinniśmy startować o 19, ale że będzie krótka reklamka, tak to zawsze bywa. A 15-minutowa, chociaż przynajmniej do tego czasu. Dzisiaj Open Beta 1.44 na ETS-2 testowana. Dzisiaj będzie. No i z racji tego, że dawno nie było ETS-a, no to no oczywiście sobie takową Open Betę przetestujemy oczywiście. Z tego co wiem, można przypisać sobie, że można obniżać i podwyższać ciężarówkę. Tego dzisiaj my nie będziemy testować. Będziemy testować naszą ukochaną Austrię, która została przebudowana i to znacząco bym stwierdził. Trochę, jeżeli Rawenskar, siemanko, witaj. Panie Rawenskar, z pierwszej ręki, czy pan testował już Open Beta? Pytanie. Bo ja szczerze powiem, testowałem, nawet wczoraj byłem na serwerze, że tak, no raczej, no. No ja wczoraj testowałem i jeździłem akurat z panem, no ja spoko, testowałem z panem Gitti. No i to bardzo, no. Ja też, bo testowałem akurat z Gitim. Później na Amerykanie też jechałem jedną trasę, ale później jej nie skończyłem. Dzisiaj będziemy, że tak powiem, dzisiaj na serwerze Mirabelki, bo Mirabelka dzisiaj ma adaptacyjne tempo. No właśnie, zaraz będziemy testować za 15 minut, moi drogi. No zanim ja puszczę reklamkę, no to będzie XD. Krótka reklamka oczywiście. Hello? Hello? Oh, hell no! Please, Beta. Uh-oh! Get away from me! Come on! What else have I got? Oh, come on, come on! Oh, this will do. Hurry, hurry! Come on, guys! What are you waiting for, man? Kick it! Go, go, go! Move, move, move! Why don't we have this in history class? No! I'm okay. Time for a break. Ah, this is the life. Don't look down, don't look down. Oh, I shouldn't have looked down. Let's do this. Bring it. Ooh, nice toy.
You wanna play too? Go for it! Welcome to the Oculus Quest 2 tutorial series. In this video, we'll show you how to properly set up your device and account for the first time. Inside the box, you'll find a headset, a pair of controllers, charger, charging cable, glasses spacer, reference guide, and safety and warranty guide. For the best experience, please be sure to fully charge your headset before setup. To set up your Oculus Quest 2, download the Oculus smartphone app from either the Google Play or Apple App Store. You won't need your smartphone every time you use the device, but you will need one to complete the initial setup. Once you've installed the app, open it up and you'll see a login screen. Log in with your Facebook account or create one if you don't already have one. Games and apps you download will be linked to your account. That way, your purchases will be safe even if something happens to your headset. Now, it's time to set up your VR profile, which is your unique way to express yourself in VR. Add a VR profile photo and create your username. Next, you can add your Facebook friends. Connect with people you already know from Facebook so you can chat, play games together, and more. Then, you'll be prompted to select your privacy settings. Finally, add a payment method and create a PIN code. Use the PIN code when you want to purchase apps and games in the Oculus Store. Make sure the headset is turned on and nearby, and the app will prompt you to pair with your Quest 2 headset. Please make sure that your phone's Bluetooth is on. If the Oculus app does not automatically prompt you to pair, look in the headset for a 5-digit code, and in the Oculus app, go to Devices, Pair New Headset, and type in the 5-digit code you see inside of the headset. The headset will begin to pair with the app. Please don't close the app or switch apps until after you complete the setup process in VR. Once the headset is paired, read and follow the health and safety information provided. Visit the Oculus Safety Center for more information on the safe use of VR. You are now ready to complete setup in VR. Put on your headset and follow the instructions. After connecting your headset to Wi-Fi, your headset will update with the latest software and will play a sound when complete. Please keep the Oculus app open during this process. Here's an important note on how to properly wear your headset so that the picture is clear and the headset is comfortable. First, gently adjust the lenses by shifting them left and right until they click into the position that makes the picture clearest for you. There are three different lens spacing settings. Next, it's time to adjust the straps. Adjust the side straps first, then put on the headset and adjust the top strap. You can further improve the clarity by gently moving the firm arms on either side of the headset up and down to adjust the angle of the headset against your face. You'll know that the headset is worn correctly when it's resting lightly on your face and the picture appears clearly. Oculus Quest 2 allows you to enjoy VR untethered. Your space and preference will dictate which mode works best for you. You can play games in room scale with the ability to walk around in the play area, or in stationary mode, sitting or standing in one place. Room scale works best with 6.5 by 6.5 feet of space or larger. Evaluate your space and determine which mode works best. First, let's find a play area in a well-lit room and clear as much space as possible. Remove any obstacles which you might collide with while you're in your virtual environment, and take note of any overhead hazards. Avoid use of the headset in, near, or under areas, objects, pets, or other things that could cause injury. The first step in Guardian setup is to calibrate tracking by setting the floor. To calibrate and set the height of the floor, gently lower your controller to the ground and look at it.
You should see a virtual grid appear near the floor. Once the grid is correctly locked at floor level, hit continue. Remember to always wear your touch controller wrist straps when in VR. When setting up Guardian for the first time, you should see what we call pass-through. Pass-through is a feature which allows you to take a quick look at the outside world to help you get oriented in space while wearing the device. Pass-through is essential for creating your play area. Next, it's time to define your play area. Defining your play area will help Guardian notify you if you start to move outside of it. Point the controller at the ground and use the trigger button on the controller to trace a play area. Be sure to leave extra space between your play area and your walls, furniture, or other obstructions. You can skip this step if you don't want to walk around in VR and just want to use the Oculus Quest 2 in a stationary seated or stationary standing position. Once you hit continue, you'll see the blue Guardian boundary tracing your play area. You'll get a warning if you get too close to the edge of this area or step outside. Check that this boundary is correctly positioned and clear of any obstructions. If Guardian isn't drawn correctly, or you want to change the size or shape of the boundary, click the back arrow to restart the Guardian setup. To keep your Oculus Quest 2 operating at peak performance, here are some things you should know. It's important that you keep direct sunlight away from the headset. The sun's rays can cause permanent damage to the lenses and screen inside. Don't place it near a window or anywhere direct sunlight can hit the lens. To clean the lenses, use a dry optical lens microfiber cloth. Don't use liquid or chemical cleansers. When cleaning your headset, use non-abrasive antibacterial wipes to clean the straps and the facial interface foam. Don't use alcohol or an abrasive cleaning solution. Refer to the support articles on the Oculus website for more details on device care. Modifying the headset to work with glasses using the provided glasses spacer is easy. Your glasses frames are compatible if they're smaller than 142 millimeters wide and 50 millimeters in height. To insert the glasses spacer, gently remove the facial interface foam. Then attach the glasses spacer to the back of the facial interface with the glasses icon on the top. Press the spacer into the pressure points located on the top and bottom of the facial interface. You should hear a click once the spacer is locked in. Then reinsert the facial interface foam back into place. That's it. Oculus Quest 2 offers a wide variety of VR experiences to discover. Here's how to find and download them. In VR, click on the Explore menu, where you'll find recommended content, or select Store to see all of the available games and apps. Choose your content carefully and refer to provided content ratings. If you're new to virtual reality, start with the comfortable rated content before trying moderate, intense, or unrated content. Once you download something, you can always find it in your library. All of your purchases are linked to your account, so you'll never lose anything even if something happens to your headset. Here are some tips on how to use the controller properly. To make a selection in VR, hover your pointer over your selection and click the back trigger button. Pressing the Oculus button will bring up the menu. To quit out of a game or application, press the Oculus button, then hit quit. You can also use the Oculus app to easily browse, buy, and download content to your account. Oculus Quest 2 gives you the ability to cast, letting you share what you see in the headset with a friend. You can cast your VR picture to a mobile phone, compatible TV, or compatible casting-enabled device. In order to cast, you'll need the Oculus app handy. Make sure your phone is on the same Wi-Fi network as your headset. Then navigate to the Cast button on the top right of the app menu tab. Next, you'll be prompted to select which device you want to cast from and where you want to cast to. If you don't have a casting-enabled TV, you can cast to your mobile phone instead. Once you select which device to cast to, there'll be a confirmation prompt in your headset. In VR, click Allow to enable casting. This will share your picture in real time. For more information, visit the Oculus Support Center. Thanks for watching. We'll see you in VR. Witam serdecznie ponownie. Ja przed chwilą właśnie uruchomiłem Eurotracka.
Miała być reklamka jeszcze taka z 4 minuty, bo leżę, ale nie będzie. Oho, oho, wczytuję się. Zawsze przecież w czytywaniu tak jest. Dzisiaj wyjątkowo, moi drodzy, będziemy grać na padzie, bo ze względów takich technicznych kiery obecnie nie mam. Więc kamero, odłącz się, jak to mówię ja, i podłącz się padzie. Można i też tak. Spokojnie włączę wszystkie dźwięki, bo muszę się połączyć jeszcze. Pytanie, czy powiadomienie poszło na DC. Słuchaj, drogą. DC w informacjach jest bardzo, bardzo fajnie dostępne oczywiście. Z tego względu, że powiadomienia o live'ach zawsze są. Czy to ode mnie, czy od innych twórców, których tutaj mam żeby nie powiedzieć w partnerach streamingu, no to warto śledzić, że tak powiem. No. Teraz będziemy startować, tylko połączę się z Mirabelką. Tak, na spokojnie, moi drodzy. Zaraz. Tylko coś cisza, żeby nie było. Pytanie. Musiałbym chyba podgłośnić, co nie? A nie lubię, jak muszę sobie podgłaśniać, bo nie lubię tak dźwięków tych ciężarówek. Tym bardziej, że my są w Klagenfurt. Oczywiście na pierwszy rzut oka Klagenfurt się zmienił, tak, i filmy też odświeżone są. My chyba polecimy tak, Mirwalka tutaj leci na Salzburg. Dokładnie nie wiem, gdzie oni lecą na ten Salzburg, więc polecimy tutaj tędy, tą nową traską fajną. Więc jedynie jeszcze regulacja tak zwana fotela, bo na tym profilu nie robię tej propozycji. Jest tak obsiub, bym stwierdził, ale nie, tylko nie. SS, V, trochę do G i B, nie, H. No, możemy lecieć. Na padzie jest lepiej grać niż na... O, witam Mr. Dziko, jest dobry, witam serdecznie. Na razie jadę samym ciągnikiem w tamte miejscowości. Wróć w tamte serpentyny, chciałbym stwierdzić. Pomijając czarne światła, bo to nieważne oczywiście. To jest 90, bo ja mam ustawione tak, a nie inaczej. Pytanie, czy wam zacina w ogóle tak? Znaczy do góry i w dół ten jakby prawa gałka odpada mi nie działa. Znaczy sobie po prostu wyłączyłem, żeby nie było. Ona niby w ustawieniu ona jest włączona, a nie działa. Więc jest XD. Ale my są w Klagenfurcie. Nie, w no dobrze mówię, w Klagenfurcie. Klagenfur am Wort serii, czy jakoś tak. Więc dzisiaj testujemy OpenBity, a dokładniej taką Austrię, przerobioną oczywiście. Jedziemy do Salzburga, a dokładnie do tej pineski, które sobie ustawiłem. Czyli do tych fajnych serpentyn, które mogą być dodane do Dragon SMP, jeżeli wyjdzie oficjalna już 1.44. I się później zaczą korki. Już to widzę, niestety.
Już to widzę, że będą wspaniałe korki na tym odcinku drogi. No tak, bo hat i te sprawy. Żeby nie było. To chyba głośno mam grę i dlatego, albo jak ja mówię, to jest takie przyciszone, co nie? Tak jakby. Nie wiem, czy Mirabelka leci 90. Bo my są na wysokości 66. Repertuar jest taki, a nie inny, dzisiaj teraz. Bo Łukasz chyba. Bo Łukasz, który oglądał chyba poprzedniego live'a, czyli The Stranding akurat, w którym my grali, stwierdził, że jednak, że tak powiem, zrezygnowałem z ETS-a, więc dzisiaj, że tak powiem, no dzisiaj ETS właśnie. Chyba dawno nie było. Godzina 19:09 według mojego zegarka. Że tak powiem, jest prostokątny, a czasami smartwatche prostokątne. Nie wiem, czy są w Samsungu, czy w Xiaomi, ale są o wiele droższe niż ten mój. Jakieś tam 1000 czy coś. Więc jest to najwyższa jakość tutaj, bo maksymalnie bym musiał się zatrzymać niestety, bo odkryłeś punkt widokowy. Panie, zjeżdżamy na ten punkt widokowy, bo dzisiaj odkrywamy Austrię, a dokładnie Betę, więc to jest najważniejszy punkt naszych tutaj odwiedzin w Austrii. Na razie bez ładunku do Salzburgu, no i później se coś weźmiemy ze Salzburga, razem z Mirabelką oczywiście. Oczywiście jesteśmy na serwerze Mirabelki. Lub. Jak tam dojechać teraz? Pytanie. Tak, jest dojechać. Bo to jest tu dokładnie. Dobra. To ja się ten i poglądajcie. Dobra, już my są po przerwie. Właśnie, sesja jest PL, a tym Mirabelka XV. Dzisiejsza jest tutaj serwer. No, wysokie panie. Jak mi nie wybuchnie komputer jeszcze. Czasami to tak jest, czasami, że w momencie, kiedy ja streamuję i w momencie, kiedy jeszcze przechwytuję grę, no to może się pyk zrobić XD. Niestety. Niestety taka prawda jest. Ja nie pójdę, prawda.
Pytanie. Oj, gdzieś ten lecą sam. No to my lecimy. Ała. Kurwa, poczekaj, czekaj, czekaj. Być może coś będzie. Znaczy, ja tam do Salzburga bym się zgodził. Tu. Możemy tam się teleportować, ale nie można. Szkoda. Tu jakoś pojedziemy, oczywiście, żeby nie było. Żeby fajnie było. Pojedziemy dafem. Lecimy sobie. To właśnie fajnie podgłośnić mi robalgę. O panie, jak mnie prowadzi? A czemu tak? Dobra, pojedziemy. Tak pojedziemy przez te serpentyny, jak widzę. Więc musimy jechać prosto i tam dopiero. Jak sami ktoś może zobaczyć, tu na tym profilu akurat nie mam odkrytej całej mapy. Więc spokojnie. To jest profil oczywiście do, jak wychodzą open bety. Jak będą wychodzić takie open bety, takie zmieniające mapę właśnie, no to ten profil właśnie jest do tego. Żeby nie było. Więc do naszego celu jeszcze pozostało niewiele, ale pozostało, bym stwierdził. Niestety chyba radia wam nie puszcza, bo jak dobrze wiemy, prawa autorskie. Możemy na chwilę stanąć faktycznie i pójść. Krema w maksa, ale tak na Widzę. minimalnie. Tanie weekendowanie. Coca-Cola. No tak, bo jest. Tanio, tylko. O. Lecimy. Lecimy na te serpentyny, moi drodzy. Żeby nie było. Serpentyny może te tutaj przynajmniej to takie są może straszne, może nie. Większość by powiedziała, że fajne są opcje właśnie podnoszenia i, że tak powiem, tego obniżania ciągnika naczepy. Tylko problem polega na tym, że my żadnego ani naczepy, ani ciągnika w ustawieniach nie mam przypisanego. Więc rodzi się problem. Znaczy, problem można rozwiązać poprzez klawiaturę też, ale no. Nie czuć imersji, mam stwierdzić. Więc jest taki gdybym stwierdził. Ten pomad działa, ale ja go chyba nie mam przypisanych w ogóle jako. Ten pomad normalnie działa jak normalnie. Oho, a ja nie widzę teraz, jaki komentarz dałeś. Panie Raweskar, właśnie minus pada jest taki, że w momencie, kiedy jest taki uski zakręt, to trzeba zwolnić trochę. No, zajebiło za pana. Dokładnie. Numer 8. Teraz nas tu prowadzi, ja chcę jechać po prostu. Przynajmniej. Między...
między graczami będzie działać. Jeżeli chyba o tempomat adaptacyjny nie wiadomo, nie wiem. Nie wypowiem się. Choć widoczki jak u Gitiego, jak teraz my przejeżdżamy, to fajne są akurat. Czekaj, tu gdzieś jest... a nie, bo tam jest dopiero... Gdzieś jest bodajże... Tak zwany... jak się mówi? Punkt widokowy, o. Ponoć z tego co wiem, tu nie można wyjechać. Znaczy tak twórcy niby, jak się ma ładunek w tym miejscu, a dokładnie w tych bramkach, to teraz nie wjechałem, bo są tak wąskie, że to jest XD. No, wąskie jak nic. Na styk bym stwierdził. Ponoć jakby my mieli ładunek, to by komunikat od gry był, że transport komercyjny tutaj jest niedozwolony i zawróć, tak jakby było. Przynajmniej tak widziałem w GTA. Ale czy to prawda, to ja nie. A, ja mam ustawioną chyba 90. Tu ustawienia graficzne są na wysoką ustawienie. A ja właśnie zbyt... Czekaj, chyba ja znalazłem jakiś pierwszy błąd. Bo niby w tym OpenBecie można znaleźć błędy. Jednak chyba nie znalazłem. Ale przed chwilą właśnie tak wrębałem. Przed chwilą właśnie tak czytając całą skalę, takie trochę zbyt podjeżdżałem, takie do góry poszło. Także wypadłem poza barierkę. Ale przynajmniej dobrze, że wybroniłem się, żeby nie było. Pytanie, czy radio nie jest za głośno, bo jak dźwięk jeszcze silnika, to takie... Potężna dawka emocji zawraca. Nie wiem. To niby nam każe już zawracać, nie wiem po co i na co, ale okej. Lubię jak reklamy są w radiach. Też ktoś ma takie uczucie? Wczoraj. Wydać działania gry i jakoś grafiki. Bały nice, nie powiem. Ci panowie z media ekspert i wydupiaj. Nie lubię faktycznych tych reklam. Nie wiem jak ktoś, ale ja w ogóle to nienawidzę reklam w ogóle. Ani w telewizji, ani w radiu. Ani jak jadę na przykład w autobusie albo gdzieś. Denerwujące. Albo takie, ale tydzień w Biedronce się szuk. Normalnie. Chyba nie wiem co zrobić. Tak, minąłem to? Nie, jeszcze. Tak. Że myślał, że to już my przeminęli z wiatrem, a tu nie. Oho, a Mirabelka chyba zawróciła na Innsbrucku. To już widzę. Tak jadą tam w tamtą stronę. Pytanie o flagi. Flagi są tam u góry, widzicie? Polska nawet też jest. I Włochy, i Szwajcaria właśnie. Nie odkryłem właśnie.
Wybierz prostą w prawie i ob... No to tutaj, to tam, tu jest very nice. Nie powiem, i to jezioro tu, takie małutkie. Takie... Zapraszamy do sklepów. No, very nice-owo. Nie powiem. Zaraz będziemy mieć kolejny, że tak powiem... Punkty Vitok Heavy. Żeby nie było.
bo niestety karta ślub niestety nie jest obecna w całej Polsce, tylko na Śląsku. Więc osoba, jeżeli ktoś mieszka w Małopolsce lub w Opolskim lub w Łódzkim albo w Mazowieckim albo w ogóle w jakimś innym województwie, to będzie mówiła, że co? Że jaka karta? No takie są niestety. Śląska karta usług publicznych chyba. No. Jakoś tak. My są dopiero na tym, a oni są tam. Dobrze, że nawet postawiłem. Chcę sobie tak przejechać tą trasą, bo samo skręcanie, samo właśnie w lewo, prawo lub właśnie takie serpentyny trzeba też uważać. Już pod prąd jadę nawet. Pytanie, gdzie są bezbramkowe, są tutaj po lewej, po prawej wróć. Czyli tak mamy to w Stambule, bo też są bramki właśnie po prawej stronie w Stambule, właśnie takie przejazdowe. Takie filary są też chyba gdzieś we Włoszech, bodajże trochę. Trochę tych wiaduktów jest tutaj, ale damy radę. Powoli. Mogę też ze Steinbrucha tu sobie wziąć. Pierwszy zjazd. Rondo, trzeci zjazd. Takie powinno być. Zjedź z runda. W momencie, kiedy ja mówiłem właśnie takie w grze, takie właśnie skręć w lewo, skręć w prawo, w rondzie, to działa, to na łuskach musimy państwa tutaj. Żeby nie było. Teraz powinniśmy światło zapalić, akurat muszę to ręcznie zrobić, na długie, od razu. No, prawie 200 km nam pozostało do Salzburga. Pytanie, czy nas tu tepnie do Salzburga. Tepnie już nas, okej. Okay. Jeżeli nawet 200 km jesteśmy, czyli tak jak my byli w połowie. Nie chcemy robić trasy? Możemy do Salzburga się tepnąć od razu. Przytętna opcja nawet. Bym stwierdził. Bekam już. Coś plis po polskiemu. Nie wiem skąd, dokąd jedziemy.
Never Say Goodbye, dobre, bo nasze z Polski Audio Souls w piątek wieczorem w Max Party. Party dzisiaj także u Wojtka i jego brata bliźniaka. Urodziny na Maxa, każdy może zostawić swoje życzenia. Czekam na was pod rmfmax.pl. Tak więc, kochany braciszku, mało zmartwień i agresji, żadnych stresów i depresji, dużo śmiechu i radości, wiele szczęścia i miłości. Brat, bliźniak Wojtek, Artur i rodzice najlepszego. Wiem, że chłopaki uwielbiają Kizo. To świetnie, bo będzie za chwilę w naszym kolejnym secie. Tuż po nowości w RMF Max. Milky Chance, ta niemiecka ekipa wraca. Ja się ustalam, gdzie lecimy. Dobra, do Elkilok musimy lecieć. 13 km. Przynajmniej dobrze. Żeby nie było. Mogliśmy zrobić malowanie jeszcze, ale tam chichu z tym akurat, żeby nie było. No. Tak, teraz jest Salzburg wykonany. Właśnie teraz jesteśmy. Odkryło mi się. Nie mi daleko pojechała. A, naokoło. By się tepła do warsztatu. Tak jakby. Ruszymy sobie tak powoli z RT logu. RT log chyba nie zmieniło w ogóle loga, albo zmieniło, nie wiem. Pytanie. Cofnijmy się do lat świetnych, a dokładniej do tu. A, bo okej, okay, krótka trasa do Renatu. Stamtąd będziemy ruszyli, dobra. Salzburg. No to będzie nasza pierwsza trasa. Na dzisiejszym live, bo jak bardzo dobrze wiemy, niestety ładunki do Trackzbooka się nie liczą z Open Bety właśnie. Skoro jesteśmy przy OpenBecie, to możecie oczywiście sobie ją zainstalować. Nuta weszła. Oczywiście Kizo. Zamiar się zbudzić, tylko zachodzi tym to najlepsze. Mam nadzieję, troszeczkę posłuchać oczywiście. Twoją z recepcji, że to już przesada. Nie wiem, co ich tak upisło. Pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układ? Pierwszy świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się. Dzisiejszy rajd, bo nie wiem, gdzie pójdzie. Tak właśnie się zastanawiam później. O nie, pada nam deszcz. Właśnie. Trochę nieładnie do sytuacji, do piosenki. No. Takie są walory ETS-a. Niestety. Nie spajeczne. Czekaj. Pojedziemy prosto, bo też możemy tam odkryć.
Jadę tak, jadę, czyli już zjebałem. Bo zminął jazdę. O właśnie. Oho. O znak. Yeah. Chciałem mnie zawracać, ale jadę tu. Jadę tu właśnie sobie tak zawrócić, fajnie. W Renacie to my chyba... Nie byli. Przepraszam. Nie byli mi. Właśnie dostawacie. O, już kumi. Ten wyjazd jest. Będziemy tam trasą, bo jest szybciej akurat tam do tego Arteloga, więc to XD jest. I want. Someone love me. Someone miss me. Amuj. Amuluj, kurwa. Nie, my lecimy na dół jeszcze, o kurwa. To za dużo. Przynajmniej dobrze. On stwierdził. Lil Nas X, a wy czego chcecie? Lecim. Oczywiście nie jesteśmy w stanie spełnić waszych... Lecim. Starać się, dajcie znać się. Kurczaki. Także na chcecie nowy wam. Muszę zrobić tak, zero. Aktualna jedynka na liście Hobby. Jedynka. Awaryjnie do Salzburgu. Żeby nie bym. Reklama. Nareszcie wiosna. Miłość wisi w powietrzu. Ja się zakochałam w sukience. Dla zakochanych w modzie. To zrobimy enter. Naprawimy się. Otrzymasz 10% rabatu. Euro. Bombi, it's me. No i kontor. 9. Czekać na sen. Tym bardziej. I są my już tutaj oczywiście. Mój suplement diety nowa moc poczucia. Żeby nie było. Teraz z melatoniną uwalnianą 5 razy szybciej. No już nie pada. Dzięki składnikom produktu nowe noce to potrójne. Już nie pada. Szybsze zasypianie, nieprzerwany sen i energia. Więc... no. Efektywne rozwiązanie z melatoniną. 5. 5 razy szybciej. Nowe noce, dobry sen. Dobra, tu musimy lecieć. Skarbolant. U nas poniedziałek to jest krótki, dwie lekcje tylko. Albo trzeci 40. Konferencja XD. 77%. To jest XD teraz. Właśnie. Idziemy dalej, kurwa. Euro.pl. Litrowe ceny zostają niskie. Winogrona.
powiem, widziałem na żywo upadki, zloty, kobiety i kozaków na zwał. Widziałem na żywo A co tu kurwa jest? Tak dziwnie. Gras Eltrock, ale... Właśnie. Idziemy się podpiąć do grazu. Ocean twych oczu, sukienek, kolory i róże ust. Widziałem na żywo żółty dafik mój. Muzykę obcasów i skóry gród. Poczułem na żywo zazdrościć mi atak. Pięć godzin samotność w dach. Słyszałem na żywo bez jednej kłamstw. Na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia. O nie, zapomniałem takiego kurwa włączyć. Czekajcie. Taki włączyć i już możemy lecieć. Żeby nie było oczywiście. A powinien. Chyba, że zaraz w trakcie jazdy mi się włączy. Chociaż przynajmniej, żeby mi się włączyło. Żeby nie było. Cała publiczna w tym sezonie odwiedzi Japonii z dwoma akcentami. O, Lavenda też leci sobie w radiu właśnie. A! Pieniądze są ważne tylko jak... zwolnię. Albo nie zwolnię, tak maksymalnie bym stwierdził. O. Dobra. Właśnie mówiłem, że w trakcie może się odpali właśnie traki. I w momencie, kiedy już mieliśmy skręcić, właśnie się pojawił traki. To jest taki zielonkowato oczojebny, ale no... Takie kolory ja lubię akurat w moim przypadku. Można by stwierdzić, że taki jaskrawo niebieski by był dopasowany, ale tego i tu. O, jak tu my polecimy? A, tak dziwnie, okej, okay, dobra. Pachnie lawenda. Do Graza polecimy drugą stroną. W sensie do Wiednia polecimy i później stamtąd polecimy jakoś dziwnie też. Więc oczywiście gramy na padzie od Xboxa. Zdjęcia, czuję ciągle chłód jak Syberia. Tylko
się cofamy, bo nie trafimy w tą uliczkę. Chyba, że ja nie trafiłem. Chciałem trąbnąć. Znowu źle? Daniu. No, Tasiko! Okej. Dobra, warto wiedzieć, dokładnie, warto wiedzieć. Chciałem wymijać, a tu silnik zdechł, okej. Robiłem właśnie w tym momencie. Pad silnik, okej. Można by stwierdzić, very nice. Nie powiem. Lecimy. Dokładnie do 70 na graz. Znaczy wróć. Na Wiedeń i później na graz, oczywiście. Żeby nie było. Odkrywamy stację, tak. Very nice. Będziemy odkrywać w tym momencie stację In Zul. Z dwoma kropkami. Więc trzeba to inaczej czytać, oczywiście. Jakby wyłączyć tak silniki, by było dobrze. Bo tak silniki mnie wkurczają. Gdzie są te dźwięki? Muzyki jest, no nie to, radio. Uwaga, radio może być cicho albo głośno też, bo w tym momencie właśnie chcę... A, bo ja tak mam, no. Dobra. Czyli to była głośność ogólna. Very nice, żeby nie było. Ale przynajmniej jest dobrze. Witam panie Kolo, witam. Testujemy akurat tutaj Austria. Rozbudowana jak nie wiem co. Innsbruck rozkopany, Salzburg też, Linz rozkopany, Wiedeń to już bardziej już nie można. Klagenfurt i Graz też jest bardzo rozjebany, że tak powiem. Więc... gramy oczywiście ze szuszoną sliwką zwaną Mirabelką oczywiście. W tej chwili jadę do Grazu, żeby nie było.
Dziękuję, dziękuję panie Jaku, no dziękuję, dziękuję. No. Jadę na świeżym profilu, więc to tak jest XD stwierdzą, no. I trochę mogę na pojedynczych drogach jechać po pijaku, ale to tak czasami oczywiście. No i czasami też są błędy. Tutaj takie, że na przykład ja jadę, a ktoś się pojawia, a jest z przodu też się może stać taka sytuacja, a tak. Majówka się zbliża, zostańcie z Evo Max, teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść. Ja ich tak nie. Jednego gdzieś tak bardzo gdzieś tam pojechało. Nie wiem. Chyba, że zapracam, no my polecimy na nasz ukochany Wiedeń. Bo Wiedeń tutaj jest jak najbardziej potrzebny. Żeby nie było. 90 jak cały czas tak jest. Za niecałe wróć pół godziny będziemy też kończyć. 20:10 szacowany czas dojazdu, żeby nie było też reklamy. Pomijamy oczywiście, nienawidzę tego. Początek. Panie Kolo, pan dopiero się pan dotarł do streama, a stream już takie godzina 9 już trwa. Z minus z reklamką, która była na początku oczywiście. Więc. Oczywiście teraz reklamka będzie krótka na końcu, bo z 2 minuty i później gdzieś pójdziemy, więc bym stwierdził. Bo każe mi już zawracać, nie wiem z jakiej paki, ale okej. Okay. Wiedeń. Tam sztyną. Reklama. Jazda Lexusem. Wybaczam. Każdemu wybaczam w momencie, kiedy chyba na przykład zaczyna, bo na przykład nikogo nie ma. To. Nieważne ile osób będzie, ważne żeby było. To jest taka zasada. W momencie, kiedy nie ma nikogo. Wolność słowa moja może być na każdym streamie. Jak zawsze. Ale w momencie, kiedy ktoś naprawdę przyjdzie, tak, na przykład Ravenscar albo Mr. Dzikos, tak wcześniej byli właśnie w momencie, kiedy ja rozpocząłem streama, no to wtedy się miło rozmawia o ważnych tematach tutaj ETS-owych, ATS-owych czy byle jakich też. Więc tutaj widzowie są mile widziani u mnie oczywiście. Tak samo jak pan Primek. Pan Primek też jest mile widziany tutaj oczywiście na streamach, ale jego kurczaki nie widzę, więc zasnął czy co, ale oczywiście wybaczam wszystkim wszem i wobec, żeby nie było. Każdy może być zajęty, coś tam robić. Okej, spokojnie. Rower wiejski 26 lub 28 cali, tylko 500. Jakby to było na przykład w maju, to byłoby 4 jeszcze. Abym się już niepokoił. Niepokoił, no. Wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie. Tak jakby 4 odpalić tak o 9 w czasie egzaminu. Najpierw takie. Przecież moi piszą egzamin. W sensie maturę, o. Ekspert, uruchamiamy i konfigurujemy. Powiem tak, z punktu mojego widzenia matura pójdzie, ale za rok. Niestety. Moja matura pójdzie, ale za rok. Także jest. Jest fajna sytuacja, tak. Żeby nie było. Panie Kolo, jaki jest, czy jest pan?
na streamie lub na czacie też. Serdecznie zapraszam na Discorda o wszelkie informacje. Wrzucam oczywiście. Aktualności, akurat aktualności dotyczące serwera było akurat w lutym jeszcze, ale planuję coś jeszcze zrobić, żeby nie było. Zrobię tak zwaną sekcję dla followujących mnie. Nie na Twitchu. Żeby nie było. No, bo wiele my tam odkryli, ale to już my nie odkryli. Wielodonieck na wschodzie Ukrainy. Więc w bazie wojskowej Ramsztajn na terenie Niemiec. Discord bardzo pożyteczny. Wiadomości odnośnie ATS-a, ATS-a też są dostępne. Jak i oczywiście odnoszące się do farminga obecnego 22, którego mam. Krzysztof Kwaliński. Bo oczywiście tam... Wielodoniecku. Wyszedł update 1.4 z precision farming i z tym precyzyjnym farmingiem do właśnie farminga 22 był takie coś, że były problemy. Problemy to były akurat z modami, którzy mieli inni gracze, a dokładniej mówiąc tutaj o wujek Maku i tam Ludrajni. Wuje Marcin też, czyli Don Macinos, mieli taki problem na serwerze swoim, prywatnym oczywiście, że w momencie, kiedy wyszedł precision farming, w sensie precyzyjny farming, to nagle, czy to mieli osobne savey, czy to były streamerskie właśnie te savey, czy to były inne savey, przy tych savey, które mieli z 1.3, czyli przed tym precision farming, wszystko działało. W momencie, kiedy wyszedł precision farming, co jeszcze wynika z tego raportu? Nagle napotkali błąd, problem bym stwierdził. Cała Unia Europejska. Taki, że w momencie, kiedy mamy start, wybieramy save'a, wybieramy mody, jakie chcemy na ten save sobie wrzucić. Moje na przykład, właśnie jak miałem 1.3 wersję i ją zaktualizowałem do 1.4, to nagle z mojego save'a, który mam pierwszy akurat, bo tamten sobie jakoś usunąłem jakoś dziwnie, mogę stwierdzić jedną rzecz. U mnie, jeżeli wybierałem pierwszy save, jaki miałem dostępny, a miałem tylko jeden, w momencie, kiedy już wyszedł 1.4 Precision Farming, no to wtedy nowy save w sumie tak zapasowo utworzyłem. W momencie, kiedy 1.4, czyli Precision Farming wyszedł, zaktualizowałem farminga, weszłem nie na ten zapasowy, co miałem, tylko na ten wcześniejszy jeszcze, żeby zobaczyć, czy gra ładuje z tymi modami, które były, uwaga, oficjalne z ModHuba. A ModHub to inaczej Farming Simulator chyba .pl albo .com bodajże. Więc po prostu start, save ten starszy z 1.3, mody te, które miałem z ModHuba i wczytywanie gry. Powiem szczerze, ludzie nie wiem, jakie mieli mody, czy z innych stron, czy z ModHuba, czy samo własnoręcznie zrobione. Im to działało w momencie, kiedy pojawiło się 85%. Dalej im kurwa, że tak powiem, nie wczytywało. W momencie, kiedy miałem profil 1.3, czyli z poprzedniej wersji, na Precision Farming z oficjalnego ModHuba, czyli mody z ModHuba, nagle mój Hot Baron, bo na tej mapie akurat w tej chwili gram, z zera
na 20, trochę przemieliło te 20 akurat, ale mogę stwierdzić tylko jedną rzecz. Później z tego 20 pojawiło się 65. No i później 85. Co się okazało? W momencie, kiedy 85 mi się pojawiło, myślałem właśnie, że ho, mi się nie wczyta. Ale tak czekam 5 minut, tak patrzę, ty kurwa, mi się wczytało. I to było 100% i mogłem nacisnąć start. I normalnie wczytało mi save'a. Więc zastanawiam się, co innym twórcom, innym graczom coś tam nie podziałało. Czy inne te... No, że tak powiem, jak mamy manifesty, coś nie działamy, tak mamy w ATS-ie, manifesty. Czy tam coś im nie podziałało, czy coś innego? Czy mod desko? O, to tak inaczej się nazywa akurat w farmingu, mod deski są. Czy w mod deskach coś nie podziałało? Ale powinno wszystko działać, bo mod desk obecny to jest 60 chyba 5. Któryś mod desk, na pewno, żeby nie było. Mamy 2 minuty. No, my już minęli tutaj. W jednym zbliżamy się do grazu. W tym momencie. Graz. Host, buff, wyryk. Dokładnie. Nie, klasyk. Porąbowista plus, jak zawsze. Chyba niespodzianek. O! Żeby coś na 12 minut sobie wygenerować, albo tak powiem, dojechać, albo wybrać. Na czerwonych oczywiście pojedziemy dalej, żeby nie było. Trackbooka nie włączałem z tego powodu, że trackbook nie zalicza kilometrów właśnie takich z PetBet. Co to oznacza, że w momencie, kiedy mamy, jesteśmy w filmie i przełączymy się na PetBet, to nagle trackbook mówi: panie, ale my nie wysyłamy takich danych tutaj kilometrowych z PetBet. Jadę teraz bus pasem. Tramwajowym oczywiście. Żeby nie było. O, RT-lok. Gdzieś się przenieśli. Pytanie tylko gdzie? Musimy się tepnąć do Bratysławy, moi drodzy, niestety, do Mirabelki, żeby nie było. Yeah.
to my musimy wziąć z Bratysławy. Oho, a ja Bratysławy nie mam odkrytej, zajebiście. O, teraz mam odkrytą. No. Dobrego samopoczucia życzy sponsor programu. Producent. Chodźcie, panie. Pomp ciepła Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. I will never say never. Oh, na, na, na. That's my life won't last forever. Będzie do grazu? Do Brna możemy. Dobra. Do Brna polecimy. O, już jest problem właśnie. Nie tak? Zawsze trzeba zapominać o... Trzeba zawsze przypominać sobie o zapisaniu gry. Bo traki tak nie liczy. Niestety. Oczywiście. Bratysława do Brno. Na sam koniec naszego Lewidla. Chemikalia możemy też tutaj przewieźć sobie oczywiście. Trzy razy, bo to nie wiadomo co się stanie oczywiście. Bo to nie wiadomo co się stanie oczywiście z tym profilem. Z naszym ukochanym. No i teraz musimy sobie wybrać z rynku. Ja mam herbikania z... A, tu obok. Dobre. Very nice. Mi do Brna. Tak smutno. Okej. 11 minut. Tyknie, bym stwierdził. Tyknie, moi drodzy. Bo...
Pyknie, bo to... Pyknie, bo to 170 mamy tylko. Więc zwyrna jest oczywiście. Hey, tutaj tędy lecimy. Koło Wiednia z Bratysławy, więc teraz jedynka oczywiście, i później a piątka. I później oczywiście na Brno. Czyli już wyjeżdżamy oczywiście z naszej ukochanej Austrii. Ale spokojnie, może kiedyś będzie też Ameryka. Pytanie właśnie kiedy? Bo to jest zawsze dobre pytanie. Bardzo fajną informację też tutaj właśnie w tej chwili podaję, że w momencie, kiedy ten stream się zapisze, czyli zakończę live'a po prostu, to później przesuwam na YouTube'a. Dokładnie na tą samą nazwę, tylko bez streamuję oczywiście. Czyli Jakubek 2017 bez streamuje na YouTube. Jakubek 2017 na YouTubie, a Jakubek 2017 streamuje na Twitchu oczywiście. Taka nazwa jest. Różnica jest, ale mała oczywiście. Mała w postaci takiej, że na Twitchu jest dopisek streamuje, a na YouTubie tego dopisku w ogóle nie ma. Więc... O, tempo ją na stację. Widzicie? Tak idziemy. 52 lecimy. O, też jest dobrze. No, przed 20:30 skończymy. 70 polecimy. 70. No by tak na powoli sobie dojechać. Żeby nie było. Trochę śpię. Choć 9 godzin spałem, no to jeszcze śpię, oczywiście. O, ADX się odpalił. Z mapą pewnie. Albo z jeszcze jakąś inną rzeczą. Jakbym tak jechał lewo do prawa, to by było dobrze. Znaczy, to jest źle, że jadę lewo do prawa, ale no... Uroki. Moi drodzy, uroki. Tak też leci. A nie, ADX ma Apexa akurat w tym momencie. Dlaczego jedzie na tej samej Open Becie co my teraz, tylko że w Amerykanie właśnie. Gdzie? Halo? A. Dojedziemy na spokojnie, oczywiście. Jedziemy do Yoji. Z Wajkraki przez jaki jeszcze coś. Będzie fantastyką, bym stwierdził. Dobra, lecimy. Everybody. Sing that song.
Zielony głowatę. O, gościu jedzie. Panie, ale tu zaraz będziemy skrócać. Chyba, że zaraz mnie wyprzedzi, to jest najgorsze. Trochę 23 bym stwierdził. Very nice bym stwierdził. Kurczaki ziewam. Świątkowy dzisiaj dzień jakiś chyba. W sensie piątek oczywiście. Żeby nie było. Everybody, that's on the beat. And the best of it all, I'll be. A jeszcze 3 pozostaje nam. Nie wiem dlaczego. Dojeżdżam, kurwa. Musiała czekać wiecznie, aż wrócę na ląd. Hey. Daleko droga do domu, wracamy tylko po zmroku. Do swoich spraw i na duchu, nie jest spokoju, byle odzwane się. Daleko droga do domu, wracamy tylko po zmroku. Do swoich spraw i na duchu, nie jest spokoju, byle. Rozprzęglanie, moi drodzy, w tym momencie właśnie się zakończyło. Zatrzymam sobie radio, żeby nie było. Chwilę. What is it? Oczywiście będziemy kończyć na dzisiaj w ETS-ie wróć. Trochę te ja z tym zwiedzili trochę. Innsbrucka my trochę chyba jeszcze nie zwiedzili, ale zobaczymy kiedy zwiedzimy. Natomiast z ETS-a już będziemy wychodzić. Oczywiście, że jesteśmy nadal w konwoju. 0,72% nam tu odkryło. Mało. Ale przynajmniej 1%, przynajmniej mówiąc szczerze, to mnie zajebił, że oczywiście, usunąłem, no okej, dobra, po prostu muszę pamiętać,
No i co, moi drodzy? Pójdziemy do kogoś z rajdem na samym końcu, żeby nie było tak kolorowo. To pójdziemy właśnie z rajdem. Pytanie to jest właśnie, do kogo pójdziemy z rajdem? Bo to jest ważne pytanie. Zobaczę, żeby nie było. Proszę Państwa, wykrzyknik grind, żeby nie było. I pójdziemy do Mr. Yoji. Oczywiście reklamka na sam koniec. No i żeby nie było, w czasie reklamki będzie oczywiście raid. Żeby nie było. Tego muszę zmienić i powinno być już wszystko dobrze. Bajoczaty, reklamka na sam koniec i oczywiście widzimy się jutro w tych samych godzinach, czyli 18 lub 19 oczywiście. Bajo. Serdecznie Sebastian Pejno z tej strony, szanowni państwo, dzisiaj sobie coś poodwalamy tutaj na Amerykanie, na oficjalnym, nieoficjalnym multi ze CS-u. My się zatrzymali, żebyśmy się razem... Co tu się dzieje? Tu jakieś UFO lata. Jestem, były roboty drogowe. No i bandyci nie przyjdzie, halo, ja się tak nie bawię. Zapomniałem. To jeszcze kontra leci, no nie wierzę. Ale mi się spierdzielił. No nie to wiem, elo, pej. A, mi zaliczyło tylko 34 km. Czy to ptak, czy to samolot? Leci. Czy to Superman? Nie, to Pejnu. Nie. Ja to leci? To Kaskadia. To Pejnu. Co przed nosem? Aż skraszowałem grę. Ej, zostawiam tu Pejnu? Co wy na to? Tak. No dobra, jeszcze się. A ja chcę się dołączyć, poczekaj. Nie ma czasu, szybko. Jedziemy, uciekamy. Więc to wasze, ja nie widziałem, to jest inny. Właśnie wyklepię. O Jezu, ten jak poszedł. Patrz, zniknęło mi w ogóle ten. To ci zniknęło? 15. Co stało? Coś mi się pojawiło przed maską. O Jezu. O Jezu. A ja nie mam F. Moje oczy. A tu trzeba było się zatrzymać, proszę pana. Co jest auto? To nie jest poważna trackerka. Jaki wisi. Trackerka przecież. We have to be poważna trackerka.